Siemano ludziska, z tej strony Sprytny, a to jest kolejny odcinek United 11. Ponownie zmiany w moim biurze, a to za sprawą awansu do ligi zawodowej, w której, jak sami możecie zauważyć, zajmuję 11 pozycję. No nie jest to powód do dumy, ale mój skład jeszcze nie jest optymalny. Cały czas czekam, aż uda mi się uzbierać komplet zawodników z ligi hiszpańskiej. No brakuje mi tylko i wyłącznie bramkarza. No a potem będę mógł tylko i wyłącznie liczyć na szczęście w otwieraniu paczek, aby był to jakiś złoty zawodnik na piątym na przykład poziomie, albo czwartym. Ale tymczasem 226 tysięcy monet mamy do wydania, sklep już na nas czeka, zawodnik na żywo jest jeszcze do zgarnięcia, jak najbardziej się z tego cieszę. No to co, moi drodzy, zaczynamy, liczymy na kolejny dobry traf, zaczyna się jak zwykle niezbyt optymistycznie, no ale zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio, gdy trafiliśmy Garetha Bale'a, zobaczcie sobie jeden z poprzednich odcinków, no to wtedy również nie było zbyt ciekawie, jeśli chodzi o paczki, ale naprawdę teraz to już jest masakrycznie słabo. Trzeci poziom, no czwarty co najmniej, tego bym oczekiwał, aby zawodnicy, których trafiam, byli na czwartym poziomie. I uwaga, 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 losujemy. Kurde, wielu z was by się cieszyło. To jest chyba zawodnik na żywo, bo jakaś czarna karta, tak jak zwany inform w Ultimate'cie, w FIFA. Nie wiem, co z tym trafem zrobić, cholera. Na pewno składu z ligi francuskiej chyba tworzyć nie będę. No i czekam na wasze wskazówki. Co zrobić z tym zawodnikiem? Czy użyć go? Czy to nie jest strata? Czy też po prostu zbierać na skład może z ligi francuskiej? No nie wiem. Po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją w tej grze. Także czekam na wasze wskazówki. Mam nadzieję, że pomożecie, no bo kto jak nie wiem, to wy cały czas pouczacie mnie, jak grać w tę grę, co robić, aby było lepiej. No i dzięki wam, jakby nie patrzeć, znajduję się w lidze, w której obecnie jestem. No to czas na kolejne paczuszki. Już jestem zadowolony, chociaż wolałbym, gdyby to był gracz z ligi hiszpańskiej na czwartym chociażby poziomie. No ale nie ma co narzekać, chciałem kogoś wyjątkowego, no i mam Ibrahimowicz, jeden z najlepszych napastników na świecie, chociaż nigdy za nim nie przepadałem, również wtedy, kiedy grał w Barcelonie, za którą jestem jak najbardziej. No i co, no, kolejne paczuszki, tak pomału sobie dzisiaj otwieram z tego względu, że zauważyłem, że jak się szybciej otwiera, według mnie, no to mniejsza szansa na zgarnięcie kogoś dobrego. A tu zobaczcie, co chwilę czwarty poziom, no i jeden zawodnik taki lepszejszy, no czemu by nie. No, moje szczęście chyba na dzisiaj było wyczerpane, ale jeszcze bramkarz z ligi hiszpańskiej, to no, o czym marzę od dawien dawna. Chyba nie będzie mi dane go ho, 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 moi drodzy, kręci się kula i uwaga, Koke, prawy pomocnik, no szkoda, że mamy tam Garetha Bale'a. Co z tym faktem zrobić, czy zainwestować właśnie w Koke, który będzie pasował do mojej formacji bardziej, bo na prawym skrzydle Gareth Bale czuje się lepiej, czy też, no właśnie, poświęcić Bale'a i zaupgrade'ować Koke. Tutaj również czekam na waszą wskazówkę, póki co na pewno tych graczy zostawię. No, jak widać, z rana chyba opłaca się otwierać te paczuszki, bo dwóch zawodników dobrych tego jeszcze nie miałem. A tymczasem my standardowo zobaczymy się za moment po zupgrade'owaniu mojego składu, może coś ciekawego się w nim zadzieje. Tymczasem ja uciekam na moment, Ibre i Koke zostawiam na potem. To wy pomożecie mi podjąć decyzję, co z tymi kartami zrobić, także zaczekajcie, no i nie wyłączajcie odcinka. Okej, moi drodzy, przechodzimy do mojego składu. Niestety nie udało mi się nikogo zupgrade'ować na wyższy level, ale zobaczcie, to Ibrahimowicz, zawodnik na żywą, w dodatku Koke, piąty poziom, no i pomocnik. Zobaczmy, ile mu brakuje do rozwinięcia się do kolejnego poziomu. No, sporo, no ale on ma ocenę C na prawej pomocy, zaś B na środku pola. Zobaczymy, nie wiem w tym momencie, jaką decyzję podjąć. Jeżeli porównamy sobie go z Garethem Bale'em, no to ten na pewno wygląda lepiej, sami zobaczcie, jeśli chodzi o ich statystyki. No i cóż zrobić, moi drodzy, pomóżcie, bo sam nie wiem, jaką decyzję podjąć. Tymczasem ja się już z wami żegnam, dziękuję za wszystkie uwagi, komentarze i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wtedy to może uda nam się trafić wymarzonego golkipera z ligi hiszpańskiej na ławkę rezerwowych.
Albo wiecie co, dla tych, którzy oglądają do końca, mały bonus z racji tego, że dostałem 10 tysięcy monet za trafienie zawodnika na żywo, no to paczki za 2 tysiące, być może tutaj GK z Ligi Hiszpańskiej nam wleci, no, gracz z Borussii Dortmund, Sar z głębokiej rezerwy, no i mamy z Ligi Hiszpańskiej, ale szkoda, że środkowego pomocnika, no i mamy również lewego obrońcę, to nie o to, co nam chodziło, dlatego już w tym momencie żegnam się z wami, to taki bonus dla tych, którzy zawsze są do końca, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!